Dzisiejsze zajęcia były wyjątkowo interesujące, ponieważ każdy z Państwa, każda Pani, każdy Pan podzielili się swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami. Każdy przyniósł jakiś przedmiot symbolizujący właśnie swoje hobby, swoje zainteresowania i Państwo przynieśli piękne hafty Richelieu i innego typu hafty. Przynieśli również wspaniałe zdjęcia z różnych podróży. Opowiadali o krzyżówkach, o tym, jak spędzają swój wolny czas. Seniorzy interesują się bardzo różnymi i ciekawymi rzeczami. Była też pani, która pisze wspaniałe wiersze o różnych porach, nawet i w nocy, czasami kiedy nie może spać, pisze naprawdę fantastyczne wiersze. I też to, co bardzo ciekawe, udało się nawiązać bardzo ciekawą współpracę z biblioteką, z Kawińską i już niedługo powstanie bardzo interesująca wystawa właśnie w oparciu o pasję i zainteresowania seniorów. Więcej Państwu na razie nie zdradzę i serdecznie zapraszam już na późną jesień na bardzo ciekawą wystawę w bibliotece. Dzisiejsze zajęcia miały głównie na celu właśnie takie bliższe poznanie, zainspirowanie się wzajemne, pokazanie tak naprawdę, czym się Państwo interesują i w jaki sposób można aktywnie, ciekawie spędzać czas w każdym wieku.